Jeśli marzy Wam się płaski brzuch, a niespecjalnie chce Wam się iść na siłownię, to polecamy Wam spędzić ten weekend na Zamku Książąt Pomorskich. Serio. Paweł Domański to RS Poleca, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń kilku następnych dni. Festiwal komedii Szpak sprawi, że Wasze mięśnie brzucha przejdą poważny sprawdzian wytrzymałości. Line-up, konkretny piątek, Adam von Bendler, a po nim Lotek Jurutek, a w sobotę najpierw kabaret Hrabi w pełnym składzie, a po nim sama Joanna Kołaczkowska. Fakt, żeby obejrzeć wszystkich, Wasz portfel będzie musiał trochę schudnąć, ale przecież śmiech to zdrowie, więc to będzie dobra inwestycja. A kiedy w piątkowy wieczór na Zamku będzie aż kipiało od profanum, to w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela melomani mogą celebrować sakrum i to w najlepszym wydaniu. W ramach Meisinger Music Festival koncert poświęcony Vivaldiemu. Na skrzypcach zagrają Michał Maciaszczyk i Liv Migdal. Wystąpi też orkiestra Polish Art Philharmonic. Warto zainwestować swój czas o 19.30, a dodatkowym atutem koncertu jest fakt, że nie trzeba inwestować gotówki. Wstęp wolny. Nie macie czasu? Powtórka koncertu w sobotę o 16.00 w Pałacu w Przelewicach. Nie ma wymówek. Chyba że zwyczajnie nie podchodzi Wam muzyka klasyczna. Wtedy możecie iść posłuchać sobie rapu. I to takiego umiarkowanie grzecznego. W Kosmosie wystąpi reprezentant szczecińskiej sceny, Major SPZ. Zaczynał od Nielegali. W 2018 roku nagrał pierwszą płytę. Major od czasu do czasu mówi brzydkie słowa. Rymuje też o pewnych sprawach zbyt trudnych, by młodzież poniżej 13 roku życia mogła je w pełni zrozumieć, jeśli macie mniej niż 13 lat. Będziecie musieli wziąć ze sobą prawnego opiekuna. Gwiazd 5 dyszek. A jeśli rymy o twardym życiu na mieście Wam nie podchodzą, to lećcie do Darłówka, bo w ten weekend będzie tam jak na Jamajce. Festiwal Regenwalde zaczyna się w sobotę, potrwa do niedzieli. Wystąpi Grupson, Dabska, Damian Syjon Fam, punkowa legenda, czyli Farben Leire, ale przede wszystkim zespół Świadomość, czyli spin doktorzy całego reggae zamieszania w Darłowie, ludzie z nadmorza. Darłówko Zachodnie, port, plaża, Jamajka. Czy trzeba czegoś więcej? Regenwalde już w ten weekend. Piątek, jak i sobotę, sporo projekcji i spotkań. Oprócz filmów będzie też trochę muzyki, wystąpi Dabska, ten sam zespół, który zagra we wspomnianym wcześniej Regenwalde, od przypadek. Ale jest coś jeszcze, jeśli lubicie podróżnika, malarza i ciekawego człowieka w jednym, czyli Przemka Kosakowskiego, to będziecie mogli zobaczyć w dawnej restauracji Omega jego obrazy. To nie jest zwykła wystawa, ale dlaczego? Tego dowiecie się na miejscu. Wakacje powoli się kończą, czasu coraz mniej na te wszystkie aktywności. Korzystajcie. Do zobaczenia za tydzień.